Do Fortnite'a właśnie została wprowadzona kolejna wielka aktualizacja, dzięki której w grze pojawiło się ogrom i to dosłownie ogrom zmian i nowości, a w tym nowy sezon wyścigowy wraz z darmowym skinem, sporo informacji o nowych współpracach oraz ogrom darmowych nagród. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, Kodmigao i witam was na odcinku z nagród po nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300 V-dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent ze sklepu za 500 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak większość z was na pewno bardzo dobrze wie, dokładnie dzisiaj do Fortnite została wprowadzona trzecia wielka aktualizacja obecnego sezonu. Dzięki której w grze pojawiło się ogrom zmian, nowości, a w tym sporo darmowych nagród. Dzisiaj postaram wam się przedstawić wszystkie najważniejsze zmiany, jakie pojawiły się już teraz w grze, oraz jakie pojawią się w najbliższych dniach, a głównie skupimy się tutaj na darmowych nagrodach dla graczy, bo jest ich serio bardzo bardzo dużo. Na początku zaczniemy sobie od tematu współpracy Fortnite'a z awatarem legendą Anga, ponieważ o tym temacie informacje pojawiły się jeszcze dzień przed wydaniem aktualizacji. A chodzi tutaj o zwiastun filmikowy, który pojawił się na Twitterze. Sam zwiastun macie widoczny teraz na ekranie i na zwiastunie tym mogliśmy zobaczyć nowe zdolności ziemi oraz ognia, które prezentują się mega kozacko i zaraz do nich wrócimy oraz trzy nowe postacie. Jest tam Topch, Zuko i Katara. Wszystkie trzy postacie macie widoczne teraz na ekranie i ja same wszystkie te rzeczy otrzymałem od Fortnite'a, za co bardzo i to bardzo dziękuję, a wy sami będziecie mogli je zdobyć kupując je w sklepie i mają one tam trafić już dokładnie dzisiaj. Kolejna nowość w temacie tej współpracy to wcześniej wspomniane zdolności. I tak kochani, w grze pojawiły się dokładnie trzy nowe zdolności. Jest to zdolność ognia, zdolność powietrza oraz zdolność ziemi, a ich działanie macie widoczne teraz na ekranie. Wszystkie z nich będziecie w stanie zdobyć ze skrzynek, luzem na ziemi oraz ze specjalnych nowych stojaków, które wyglądają dokładnie tak jak widzicie tutaj. I po podejściu do takiego stojaka będziecie mogli sobie odebrać jakąś daną zdolność. Ostatnia nowość związana z tą współpracą to karnet z nagrodami. I tak kochani, teraz w tle macie widoczne wszystkie zadania jakie będą dla Was dostępne wraz z wydaniem całej tej współpracy i będzie ich ogromnie dużo, a teraz macie wszystkie nagrody. Z darmowych nagród do zdobycia będziecie mieć graffiti, plecak, dodatkowy poziom, ekran ładowania, kolejny poziom, gitarę do festiwalu muzycznego, kolejny poziom, emotkę taneczną, emotkę rzucaną i na koniec będzie dodatkowy poziom. W płatnej części karnetu od razu po zakupie dostaniecie postać Anga, a potem macie tak, emotkę 2D, sztandar, poziom, emotkę taneczną, poziom, plecak, poziom, graffiti, kill off, poziom oraz na sam koniec dostaniecie edycję do Kilofa i nowego skina Anga. Za karnet przyjdzie nam zapłacić 1000 fałdolców, lecz pamiętajcie, że jest to tylko dla chętnych i nagrody tam są tak naprawdę dla wszystkich, lecz więcej jest dla tych, co go zakupią i sam osobiście polecam zakupić karnet, bo serio się go opłaca. Sama współpraca trafi do gry w piątek po południu i wtedy do gry trafią nowe zdolności oraz cały ten karnet z nagrodami i zadaniami, a w sklepie z przedmiotami już teraz macie dostępne wszystkie pozostałe. Skiny powiązane z całą tą współpracą. A skoro mówimy tutaj o nagrodach, to na chwilkę się przy nich zatrzymajmy, ponieważ nie wiem czy każdy z Was wie, ale po tej aktualizacji o dziwo poznaliśmy darmowego skina, który będzie dostępny dla wszystkich z okazji nadchodzącego turnieju. Większość z Was pewnie wie o co chodzi, a dla tych co nie wiedzą, to co sezon w grze odbywają się FNCS-y, w których do wygrania jest ogrom pieniędzy, a gracze, którzy nie biorą w nim udziału, mogą zagrać turniej o darmowego skina na swoje konto. W tym sezonie tak. Taki turniej też się pojawi i teraz w plamacie skina, którego będziecie mogli zdobyć w nim za darmo. I jest to restyl skina Syreny, który prezentuje się mega kozacko, i żeby zdobyć skina trzeba będzie zająć jakąś wysoką topkę. Obecnie nie znamy jeszcze szczegółów na temat tego jaka będzie punktacja turnieju, jakie będą topki aby zdobyć te przedmioty i tak dalej, Więc na szczegóły musimy poczekać, lecz jest to kolejny darmowy skin, który trafił w ostatnich dniach do Fortnite'a. Do tematu nagród zaraz sobie wrócimy przy okazji kolejnej nowości ponieważ teraz są dla was kilka zmian które trafiły na wyspę i poza tym że niebawem do gry trafią nowe trzy zdolności za Batara, na wyspie pojawiła się nowa ulepszona wędka jesteście w stanie ją zakupić u npc to na górce w tym miejscu tutaj oraz jesteście w stanie ją zdobyć w tych takich boksach które stoją przy wodzie a druga zmiana jaka pojawiła się na wyspie to zniknięcie jachtu tego na którym stała postać Midasa już ostatnio zapowiadałem wam że jacht Midasa niebawem odpłynie, lecz sam nie spodziewałem się, że wydarzy się to tak szybko. I na obecny moment nie wiemy gdzie dokładnie zniknął jacht, lecz można się spodziewać, że za jakiś czas on do nas powróci. Ostatnia nowość, jaka została wydana w tej aktualizacji, to nic innego jak nowy sezon wyścigowy, w którym gracze otrzymali od Fortnite'a kolejne darmowe nagrody, kilkanaście nowych map, reset rangi, nowe pojazdy i naprawdę wiele, wiele więcej. Pierwsza zmiana to mapy i tak. Tak, gracze otrzymali dokładnie 5 map, a ich nazwy i opisy macie widoczne teraz na ekranie. A poza samymi mapami została zresetowana wasza ranga do zera i od teraz ponownie musicie ją wbić, ja na przykład dostałem diamenta. Kolejna nowość to nowe pojazdy i pierwszy z nich trafił już do sklepu, i jest to ten tutaj, a drugi z nich macie widoczny teraz na ekranie. I ten drugi, który dopiero trafi, to nowy zestaw do wyścigów, który będzie miał również tego skina tutaj. Skin ten początkowo miał być za darmo, lecz Fortnite postanowił, że doda go do pakietu w sklepie. I niestety nie ma już darmowego skina na wyścigach za Golda 1, a za sam pakiet na pewno przyjdzie nam zapłacić więcej niż 20 złotych, ale tego jeszcze nie wiemy. Jednakże mimo tego pojawiły się tam darmowe nagrody i gracze od dzisiaj godziny 15 mają dostęp do nowych zadań, w których jesteście w stanie otrzymać naprawdę bardzo ładne koła do pojazdu, które macie widoczne teraz na ekranie i jest to chyba jedyna nagroda. Same koła mają kilkanaście dodatkowych edycji styli, które zdobywacie za wbijanie kolejnych zadań. I poza tymi nagrodami może coś jeszcze się pojawiło, ale sam osobiście pewny nie jestem, bo nagrody te trafiły do gry jakoś 15 minut przed tym odcinkiem. Przedostatnia rzecz to nowe zakładki sklepu. I teraz w tle macie widoczne nowe zakładki oraz nowe skiny, jakie trafią do sklepu na dniach. I co ciekawe, nawet Shina podkreślił, że skin Kratosa nadal jest w api, więc w najbliższych dniach może on powrócić. Na sam koniec mam dla Was również bardzo ważną zmianę: a mianowicie, ostatnio sklep z przedmiotami się zmienił i nie ma już tam licznika czasu. A już od końca maja w sklepie pojawi się odliczanie przy każdym skinie, który tam się będzie znajdował pozwoli nam to dowiedzieć się za ile dni dany pakiet zniknie ze sklepu, co jest bardzo i to bardzo dobrym ruchem ze strony Fortnite'a, bo nikt nigdy nie wiedział kiedy co znika, lecz poza tym do gry trafiła jedna zmiana, która jest na minus. A dokładniej od teraz wszystkie skiny nie posiadają kolorowych oznaczeń, co oznacza, że nie ma już złotych, fioletowych i tak dalej skinów i są tylko zestawy, co już widać w szafce, która po tej aktualizacji mocno się pomieszała i są to chyba wszystkie zmiany w tej nowej aktualizacji. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry. O ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!